cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. No to już pewnie wszyscy rolnicy zdążyli złożyć swoje wnioski. No przecież termin o miesiąc był przedłużony. No powiem szczerze, nie jest tak dobrze. Mimo to, że przyjmujemy wnioski od 15 marca, termin jest w tym roku wydłużony do 15 czerwca, czyli o jeden miesiąc. W zeszłym roku było do 15 maja. No na dzień dzisiejszy mamy złożonych na 27,5 tysiąca beneficjentów. Mamy złożonych około 23,5 tysiąca wniosków, czyli brakuje nam w tej chwili jeszcze około 4,5, niecałe 5 tysięcy wniosków do złożenia. Przypomnę, no termin jest poniedziałkowy, czyli 15 czerwca. Zapomnieli? No myślę, że nie. Znając mentalność Polaków, no to jednak każdy czeka na ostatnią chwilę. Mhm. Na co mogą liczyć z państwa strony ci właśnie spóźnialcy albo ci, którzy odłożyli to na ostatnią chwilę? No tutaj chcemy zorganizować pracę biur powiatowych w ten sposób, że w końcu tygodnia, czyli praktycznie od czwartku, chcemy wydłużyć pracę biur powiatowych i tak będzie zrobione. Wnioski będą przyjmowane zamiast do 15, od 7.30 do 15.30 będą przyjmowane do 20 i to zarówno w czwartek i w piątek. W sobotę również będziemy przyjmować wnioski do 15.30, a w poniedziałek od 7.30 do 20. No i zawsze jeszcze zostaje możliwość wypełnienia tego wniosku drogą internetową. No tak. W tym roku, tak samo jak i w latach poprzednich, stawialiśmy tutaj na wypełnianie wniosków przez rolników, przez internet. No ale w tym wypadku trzeba się udać jednak do biura powiatowego. Tam uzyska rolnik, beneficjent login i na podstawie tego loginu zaloguje się w domu i na podstawie tych dokumentów, które posiada, czyli spersonalizowany, częściowo wypełniony wniosek, który otrzymał od nas, może go wpisać w internecie i wysłać drogą elektroniczną. Jest to tak samo traktowany ten wniosek, jakby złożony w wersji papierowej czy w innej formie. No i tyle. I wypłacamy środki od 1 grudnia bieżącego roku. A jaką popularnością to rozliczanie przez internet się cieszy? Jeżeli chodzi o internet, no w tym roku, powiem szczerze, mamy tych wniosków sporo złożonych w porównaniu do roku poprzedniego. W zeszłym roku mieliśmy, powiedzmy, złożonych kilkanaście wniosków w województwie opolskim. W tym roku mamy na dzień dzisiejszy około 150 kilku złożonych w formie elektronicznej. No, czyli popularność, można powiedzieć, rośnie. To trochę tak jak z rozliczaniem się z Urzędem Skarbowym przez internet. Na początku też było ciężko. No tak. A dzisiaj tak. Już właściwie chyba wszyscy się rozliczają tą drogą. Zgadza się. I do tej formy będziemy jednak mimo wszystko dążyć, bo taki jest wymóg niestety unijny, który będzie jednak preferował tą formę składania wniosków. A dlaczego w tym roku przesunięto termin zamknięcia składania wniosków? Termin przesunięty jest o miesiąc. To nie ze względu na to, że my jako Polska wnioskowaliśmy do Komisji Europejskiej, ale inicjatywa jakby wyszła tutaj od krajów członkowskich i na podstawie tego ten termin został przedłużony, ponieważ w nowej perspektywie, czyli 2014-2020, jest wdrażany nowy system ewidencji producentów i rozliczania. Także ten system jakby przez informatyków nie został jeszcze do końca opracowany i tutaj musieliśmy niestety, znaczy Komisja Europejska musiała niestety ten termin wydłużyć dla wszystkich krajów o jeden miesiąc. Ja przypomnę, że ten miesiąc będzie obowiązywał tylko w tym roku i w przyszłym roku jakby wracamy do wersji pierwotnej, czyli 15 marzec, 15 maj. A jakie to zmiany? Zmiany, jeżeli chodzi o nowy wniosek, czyli ta nowa perspektywa, która obliguje w tym roku do nowej formy składania wniosków, jakby narzuca na rolników kilka takich nowych elementów. A mianowicie zostają płatności bezpośrednie w ramach tych płatności, ja mówię o płatnościach obszarowych. Płatności bezpośrednie zostają, dochodzą tutaj do tego płatności za zazielenienie i tutaj rolnik może otrzymać do hektara dofinansowanie około 180 euro. Drugim elementem jest tego wniosku jest dopłata dla młodych rolników, czyli tych rolników, którzy nie osiągnęli jeszcze, nie przekroczyli 40 roku życia. Tutaj jest dofinansowanie około 60 euro do hektara. Trzecim elementem jest płatność dodatkowa
i ona jest jakby takim elementem dla wszystkich rolników, którzy no, formalnie posiadają grunt, taki jakby ekwiwalent za posiadanie gruntu i to jest około 40 euro do hektara. Nowym elementem jest płatność związana z produkcją. Tutaj, jeżeli rolnik posiada zwierzęta, krowy, bydło, kozy, owce, może dostać również dofinansowanie. Sumując to wszystko, rolnik może otrzymać około 243 euro do hektara. To są korzystniejsze zmiany dla rolników w porównaniu z tym, co było wcześniej? To znaczy, może ja bym nie powiedział tak, że one są korzystniejsze czy niekorzystniejsze. One jakby wymuszają inicjatywę rolnika do jakby manewrowania, powiem brzydko, tym, co posiada, żeby uzyskać maksymalne środki unijne. Czyli nie wystarczy obsiać pszenicą wszystkiego, właśnie, co się posiada. Tak jak było do tej pory. Nie wystarczy obsiać, zebrać i dostać pieniądze. Mhm. Tutaj preferencje są dla młodych rolników, no, ale skąd wziąć tych młodych rolników? To znaczy tak, no ja powiem, że no nie da się w tej chwili zewidencjonować, ile tych rolników młodych, czyli do 40 lat posiadamy, bo ta ilość rolników się zmienia w zależności od tego, jak powiedzmy rodzice, czyli rodzice młodego potencjalnego rolnika wybierają się na emeryturę czy rentę. Tutaj no ci rolnicy jakby siłą rozpędu przejmują po rodzicach to gospodarstwo, no i niestety muszą jakby inwestować we własne. I tutaj jest to dla nich wsparcie dzięki również tym dopłatom. Tak, dzięki tym dopłatom jest wsparcie. Ja tutaj nie chcę poruszać kolejnego tematu, bo może krótka audycja jest, ale za chwilę ruszy drugi filar, czyli ten inwestycyjny dla młodych rolników na modernizację gospodarstw rolnych i tutaj też będzie możliwość uzyskania dodatkowych środków powyżej tych 243 euro, o których mówiłem, dofinansowania dla gospodarstwa do hektara. To jest kolejna edycja jakby tego tak, inwestycyjnego programu. To jest jakby kolejna edycja, ona za chwilę wchodzi, ale chwilkę jeszcze trzeba zaczekać, ponieważ przepisy są w tej chwili na ukończeniu i myślę, że w okolicach wakacji, zaraz po wakacjach ruszy nabór na, powiedzmy, te rzeczy inwestycyjne. O ile pamiętam, te programy zawsze cieszyły się dużą popularnością, również w naszym województwie. Tak. Biorąc pod uwagę mijającą perspektywę 2007-2013, mamy tutaj dosyć dobre doświadczenia, jeżeli chodzi o wykorzystanie tych środków przez rolników. Powiem tylko tak, że na Opolszczyźnie w ramach, powiedzmy, tego drugiego filara, czyli inwestycyjnego, przekazaliśmy rolnikom około 600 milionów złotych. Jest to dosyć spora kwota jak na nasze województwo. No i podobna perspektywa, podobna ilość środków będzie przeznaczona w tej perspektywie 2014-2020. Jeszcze uzupełnimy informację dotyczącą dopłat bezpośrednich. A co z tymi, którzy się spóźnią? Jeżeli rolnik się spóźni, chociaż ja myślę, że tutaj nie będzie takiego czegoś, to będą rolnicy, których będzie można policzyć na palcach jednej, powiedzmy, dwóch rąk, bo tak było do tej pory. Ale jeżeli się rolnik spóźni, czyli będzie chciał złożyć wniosek po 15 czerwca, za każdy dzień zwłoki, no niestety będziemy musieli obciąć mu płatności bezpośrednie o 1%. Maksymalnie będzie można złożyć wnioski do 10 lipca. Z każdym dniem o 1% będzie płatność obniżana. Ile taki przeciętny rolnik dostanie tych pieniędzy z dopłat? No tak jak wcześniej... Jakiego rzędu to są pieniądze? To znaczy w zależności od wielkości gospodarstwa, bo to jest, tak jak sama nazwa mówi, dofinansowanie do hektara. I tutaj, tak jak mówiłem, ta kwota waha się w okolicach 243 euro do hektara, przeliczając na złotówki 4,12, powiedzmy 4,15 razy 2, 240 wychodzi około 1000, a może lekko ponad 1000 zł dofinansowania do hektara. Czyli to tak jak opłaca się, to tak jak było mniej więcej porównywalnie jest, tak jak było w latach poprzednich. Dziękuję bardzo. Przypomnę, moimi państwa gościem był dzisiaj pan Tomasz Białaszczyk, dyrektor Polskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dziękuję bardzo.